jesteśmy młodym OSP, powstaliśmy w 2017 roku. Te nasze potrzeby, jak przy każdym nowym stowarzyszeniu, są ogromne. Szkolimy, pracujemy, zarabiamy, ale też zwracamy się o pomoc do instytucji, organizacji i tak też trafiliśmy właśnie do Fundacji Energa. Udało nam się tą pomoc uzyskać, dofinansowanie właśnie na zakup elektronarzędzi. Cały zestaw elektronarzędzi, które dostaliśmy od Fundacji Energa, jest na akumulatory, co też jest dla nas bardzo przydatne, bo możemy go używać tak naprawdę dowolnie, w każdym terenie. Nie trzeba ciągnąć kabli, nie trzeba używać agregatów. Na początek będzie używany tutaj do rozbudowy trenażera, do naszych szkoleń i do szkoleń innych OSP, ale docelowo te narzędzia trafią do pracy w terenie. One zostały też tak dobrane, żeby właśnie spełniać te wymogi pracy terenowej w ciężkich warunkach, dlatego jest to sprzęt z górnej półki, bardzo wysokiej jakości, który na pewno będzie nam służyć przez wiele, wiele lat. Szkolenia, te które robimy, to jest dużo szkoleń z pierwszej pomocy, uciskanie klatki piersiowej, użycie defibrylatora. Jeśli chodzi o trenażer, jest to ewakuacja strażaka z ciasnych przestrzeni, czy też w ogóle poruszanie się strażaka w ciasnych przestrzeni. To jest to, że tak naprawdę strażak na co dzień się spotyka, wchodzi do nieznanych pomieszczeń, których nie zna. Jest tam ciemno, jest bardzo gorąco, jest zadymienie. No i tak naprawdę szkoli strażaków po to, żeby w tych krytycznych sytuacjach wiedzieli, co robić.